Dzień dobry, studio Raymonta, kłaniamy się w złych humorach. Dzisiaj nie ma pianinka, wręcz powinien tutaj zabrzmieć chyba jakiś marsz pogrzebowy, dlatego że Wisła przegrywa z motorem 1-3. Wisła wypada poza czołą szóstkę. No więc fatalne niestety informacje w dzisiejszym studio Raymonta. Z nami dzisiaj Bartek Karcz, Gazeta Krakowska, Dziennik Polski. Cześć Bartku, witam Cię. Dzień dobry. Oraz Michał Knura, Lovek, portal Love Kraków oraz Dziennik Sport, bo tutaj zawsze podawałem jedną informację, ale już jesteśmy dogadani z Michałem, że to oczywiście doceniamy, Michał, Twój dorobek zawodowy i Twoje miejsca pracy, więc kłaniamy się i witamy Cię, Michał, jeszcze raz bardzo serdecznie. Dobra, panowie, no co, no tak jak powiedziałem, że dzisiaj złe informacje, witam was oczywiście tutaj też bardzo mocno na czacie, mam nadzieję, że jak najliczniej dzisiaj i przejdziemy sobie w takim razie do tego, co się wydarzyło wczoraj. No, Wisła przegrywa wczoraj, Bartek, 1-3. No wiadomo, kto oglądał ten mecz, to oglądał, no ale powiedzmy, że z takiego kronikarskiego punktu, takiego obowiązku, 6. minuta z boiska wylatuje Bartek Jaroch po czerwonej kartce. Za chwilę was zapytam o tą opinię do tej czerwonej kartki, czy ona jest słuszna, czy nie słuszna waszym zdaniem. Na czacie też możecie pisać, co uważacie w tym temacie. No więc można powiedzieć, że w cały mecz Wisła grała o jednego mniej, no ale czy to w jakikolwiek stopniu może usprawiedliwiać, no bo futbol zna przykłady, zna historię, że nawet o jednego mniej można osiągnąć pozytywny wynik. No przede wszystkim myślę, że powinniśmy zacząć od najświeższej informacji, dosłownie sprzed kwadransa, bo skoro mamy program na żywo, Wisła straciła kolejnego bardzo ważnego zawodnika na najbliższe tygodnie. Nie jest to po wczorajszym przynajmniej meczu niespodzianka, bo ja z nim rozmawiałem, chodzi o Romana Goku. Niestety potwierdziło się to, o czym mi mówił po meczu, że ma bardzo mocno zbity i bolący palec, ale że czeka na dalsze diagnozy. Było podejrzenie złamania i złamanie się potwierdziło, więc Wisła obok Angela Rodado straciła kolejnego zawodnika z dobrymi liczbami w ofensywie. Nie ma do dyspozycji tych dwóch najlepszych, jeżeli chodzi o ofensywę w tym momencie na najbliższe tygodnie. Nie wiemy, kiedy Angel wróci do grania, ale Goku wypada na minimum 4 tygodnie, co jest fatalną informacją dla Wisły, bo nawet jeżeli ten zawodnik nie był ostatnio w najwyższej formie, to wczoraj zagrał już nieco lepiej i można było mieć nadzieję, że on z tą dyspozycją jednak będzie szedł w górę. Dziś wiemy już, że w najbliższym czasie nie będzie, a Wisła no, straciła, tak, skoro rozmawialiśmy przed programem, Marcin, o twoich zębach trzonowych, to możemy powiedzieć, że straciła kolejny właśnie ząb trzonowy. Także bardzo złe informacje obok tego, co widzieliśmy wczoraj na boisku, czyli porażki Wisły, co z kolei zaowocowało no, wypadnięcie z pierwszej szóstki na ten moment. Michał, ty jaki masz komentarz do tego, co zobaczyłeś wczoraj na boisku przy Raymonta? Mówiło się czasem, także w tym programie, że Wisła to drużyna na dobrą pogodę. Akurat wczoraj pogoda była idealna, taka hiszpańska, ale drużyna to na dobrą pogodę nie była. Oczywiście ta czerwona kartka zapewne jakiś wpływ miała. Cały czas trwają jeszcze dyskusje. Czy powinna, czy nie. Kiedy oglądaliśmy to na żywo, tam nawet z powtórek komentatorskich, bo Artur Skowronek razem z komentatorem siedzieli akurat wczoraj obok nas, to wtedy raczej byliśmy z Bartkiem przekonani, że na pewno czerwona. Potem te wszystkie analizy jednak wskazywały na to, że to spóźniony był ten Rywa, a nie Jaroch, czyli tam nie było interwencji Jarocha, tylko najpierw zagranie, potem gdzieś się rywal tam podłożył. I też sędziowie, z którymi gdzieś tam takimi znajomymi z wyższego szczebla rozmawiałem, to też większość się tutaj skłaniała do tego, że jednak nie czerwona, być może żółta, za brak jakiejś takiej ostrożności, chociaż to też można dywagować, czy można było zachować większą ostrożność w przypadku Jarocha, skoro był jakoś tam rozpędzony, ale myślę, że się sędzia Szczerbowicz też jakoś się z tego zapewne wybroni. No niestety czwarty mecz to był, tak, albo piąty w tym sezonie, w którym Wisła dostała czerwoną kartkę. Tak, i czwarty, ale tak naprawdę trzeci, bo w Lublinie to nie miało wielkiego wpływu. Nie miało żadnego znaczenia. Żonka dostał kartkę przy wyniku 4-1 dla Wisły w doliczonym czasie, więc, tak, więc można mówić, że tak regularnie trzeci, tak, kiedy musiała sobie Wisła przez dłuższy czas radzić bez jednego zawodnika. Tak, regularnie
regularnie trzeci i Wisła po prostu te mecze przegrywa, jakby jest w tym stała, czy ktoś wypada tak jak Jaroch, czy jak wypada trochę jak Sapała troszkę później w pierwszej połowie, czy jak Duda też w Bielsku. No, jest takie powiedzenie, że liczy się każdy punkt i gdzieś po tej czerwonej kartce miałem taką nadzieję, że przez to, że Wisła miała ten remis do przerwy, może ten punkt się uda zdobyć, bo w kontekście gdzieś walki o te baraże, o ten awans, to może być ważne. Tak na boku taka dygresja. Wczoraj wójt z mojej rodzinnej miejscowości nie wygrał w pierwszej turze, bo mu zabrakło jednego głosu. Więc to jest też takie pokazanie, jak naprawdę te pojedyncze głosy, punkty są ważne. No ale do tego potrzeba było jakiegoś zdyscyplinowania w defensywie. Wydawało się, że kiedy Łasicki zastępuje Szota, który grał już z żółtą kartką i było ryzyko, że za chwilę krakowianie będą w dziewiątkę, że uda się to troszkę poblokować, no ale nie udało się. Tutaj też znamienne słowa Szymona Sobczaka po meczu, który powiedział, że gdyby Wisła ten mecz przegrała 1-5, to też by nie było jakimś wielkim zaskoczeniem, bo były karygodne błędy. Wszyscy wiedzieli, też trener to mówił i przekazywał drużynie, że Lublinianie dają tą piłkę z bocznych sektorów, są dośrodkowania, a nie udało się temu zapobiec ani najbliżej tego dośrodkowującego, ani już w polu karnym, gdzie to podanie docierało. No więc słaby mecz niestety. Wczoraj GKS Katowice trochę w innych okolicznościach, ale też grając od 74 minuty z Lechią Gdańsk, czyli też z rywalem, powiedzmy, zainteresowanym awansem, nawet mocniejszym niż Lechia, jak wskazuje na to tabela, znaczy mocniejszym niż Motor, dał radę wydrzeć zwycięstwo u siebie, nie stracić gola, a strzelić gola. No Wisła taką drużyną nie jest. W ciągu 4 dni tak naprawdę nastroje zmieniły się tutaj całkowicie, diametralnie, także postawa chyba trochę drużyny. Ja mam nadzieję, takie wrażenie, że oni tego meczu po prostu jakoś nie dźwignęli. No i potem takim środowym weselu przyszło takie wiadro z zimną wodą, które Motor na nich wylał, ale trzeba sobie przyznać, że Wiślacy pomogli to wiadro tą wodą napełnić i go podali też rywalom, bo tych błędów było bardzo za dużo. Bartek, oglądając konferencję prasową pomeczową, ja byłem pod wrażeniem, że Mateusz Stolarski, czyli obecny trener Motoru Lublin, też wcześniej związany oczywiście z Wisłą Kraków, co podkreślał, no w bardzo taki obrazowy, trenerski sposób szkoleniowy bardzo mocno opisał, jak chcieli grać, jakie są słabe strony Wisły Kraków i jak mieli sobie z tym poradzić. No, dla mnie to nie jest zaskoczenie. Mateusz Stolarski jest znany z tego, że jest, no, że po prostu warsztatowo jest przygotowany do swojej pracy bardzo dobrze. Nie jest to dla nikogo, kto choć troszeczkę orientuje się w tym środowisku trenerskim w Polsce, jakimkolwiek zaskoczeniem. To nawet tak się często mówiło, że Mateusz Stolarski to taki cichy bohater tych sukcesów tam, gdzie pracował, chociażby w Motorze jako asystent Fejo, bo on ma rzeczywiście bardzo dużą wiedzę na ten temat i każdego, kogo zapytać w środowisku, mówię o trenerach, to potwierdzi, więc dla mnie to nie było zaskoczenie, że tak szczegółowo i mówił o tym i że pokazywał, jak dobrze był przygotowany do tego spotkania. Natomiast wracając jeszcze do tego początku meczu, bo rozgorzała dyskusja bardzo duża na temat tej czerwonej kartki, na temat tego, czy powinna zostać pokazana, czy nie. Natomiast ja mam taki trochę dysonans, że ta dyskusja za bardzo idzie w tym kierunku, że to był decydujący moment. Okej, to jest kontrowersja. Przypuszczam, że gdyby ten sędzia nie pokazał tej czerwonej kartki, to też by była kontrowersja, tylko w drugą stronę, bo pewnie zwolennicy Motoru by mówili, że się to należała Jarochowi czerwona kartka. Ja uważam, że to jest sytuacja z gatunku tych, z których sędzia po prostu jaką by decyzję nie podjął, każdy się wybroni. Podjął akurat na niekorzyść Wisły w tym wypadku. Tak analizując, bo nawet prezes Królewski wczoraj wrzucał podobne sytuacje z meczów Wisły, nie tylko, kiedy takie decyzje o kartce nie były podejmowane. No większy, że powiem taki, ja miałem
wątpliwości wtedy, kiedy na przykład w Mieczyszynie nie został obrońca ukarany czerwoną kartką, było to dla mnie bardzo, byłem wręcz zdziwiony tym faktem, bo tam było no, bardzo mocne wejście na stopę chyba Miki Wiara, i dobrze pamiętam. Byłem mocno zdziwiony w Bielsku Białej, kiedy za stempel, trochę podobny jak wczoraj, nie wyleciał obrońca pod Beskidzia. Mniej, muszę to przyznać, byłem zdziwiony tym, że kartką został ukarany Bartosz Jaroch. Biorąc pod uwagę te wszystkie okoliczności łagodzące, okej, okay, przepisy, te niuanse, te wszystkie, pewnie gdyby nie został, to też sędzia, tak jak powiedziałem, by się wybronił. Ale naprawdę nie szukajmy usprawiedliwienia w tej decyzji sędziego. No, Wisła w pierwszej połowie, moim zdaniem, pokazała, że można grać normalnie w dziesiątkę. Grała moim zdaniem w tej pierwszej połowie mądrze, potrafiła przyjąć inicjatywę, strzeliła bramkę na 1-1 i po prawdzie to mogła schodzić na przerwę z prowadzeniem, bo miała jeszcze przynajmniej dwie dobre sytuacje na to, żeby go raz strzelić. A co istotne, grała ekonomicznie, energetycznie, potrafiła długo rozgrywać piłkę. Jakby takie odnosiłem wrażenie, czuła, że musi te siły oszczędzać w tym słońcu, że jest ich o jednego mniej i trzeba po prostu grać rozsądnie, nie podejmować zbytniego ryzyka w podaniu, żeby nie stracić piłki, nie narazić się na kontrę. I szczerze mówiąc, po tej pierwszej połowie, mimo czerwonej kartki, byłem tak trochę pozytywnie, optymistycznie nastawiony do drugiej części, że jeżeli tak mądrze Wisła zagra po przerwie, to niekoniecznie ten mecz musi przegrać. No niestety zagrała naiwnie po przerwie, tak bym chyba to ujął. No, mówił o tym też Szymon Sobczak. To było trochę podobnie jak w Głogowie, gdzie po słabej pierwszej połowie szczęśliwie prowadziła i zamiast rzeczywiście się troszkę cofnąć, zablokować te wszystkie przestrzenie, nie pozwolić problemu się rozpędzić, to chciała grać dalej nagle swoją piłkę. No i skończyło się jak się skończyło. No wczoraj też motor miał za dużo miejsca, no mimo wszystko, no, jeżeli się gra w dziesiątkę, ma się 1-1, to trzeba bardziej poszanować piłkę i podejść na zasadzie takiej, okej, remis nie jest jakąś katastrofą w takiej sytuacji, spróbujemy poszukać swojej jednej, drugiej szansy, ale przede wszystkim zabezpieczmy te tyły. Tego nie było, no zdecydowanie za łatwo ta bramka na 2-1 przede wszystkim padła, bo ona tak naprawdę ustawiła przebieg tej drugiej połowy. No, bramka na 3-1, no to już jest zupełnie inna historia. I kącik Gratona otwieramy za chwilę. Kącik Gratona otworzymy za chwilę pewnie. Natomiast no, ja czuję się rozczarowany postawą Wisły, szczególnie w drugiej połowie. I żeby nie być gołosłownym, to naprawdę nie jest tak, że czerwona kartka nawet na początku meczu kończy wszystko, czy w jakiejś tam fazie. Nie tak dawno temu Pogoń Szczecin przyjechała na Stadion Krakowi, grała z Puszczą Niepołomice. Zawodnik Pogoni wyleciał w pierwszej połowie. Pogoń wygrała ten mecz 2-0, strzelając obie bramki w drugiej części. Da się. Wisła taką Pogonią, nazwijmy to, czyli drużyną czołową, chce być w drugiej lidze, w pierwszej lidze, więc powinna sobie radzić z takimi sytuacjami. A nie jest to pierwszy taki przypadek, jak tu już Michał wspomniał. No, podobnie bezradna była w meczu z Odrą Opole, podobnie nagle bezradna stała się w meczu z Podbeskidziem Bielsko-Biała. To naprawdę w futbolu są rzeczy, które się zdarzają. Inny przykład, Śląsk-Wrocław, nie tak dawno grał na Krakowi. Grał w dziewiątkę, słuchajcie, no w dziewiątkę i wygrał. No da się. No, pierwsza kartka w 50 tam minucie chyba wtedy nastąpiła. Śląsk był w stanie się obronić, a jeszcze doszła kolejna tam 70 któreś i grali w dziewiątkę, obronili się. Ale nawet sytuacja wczoraj, oczywiście. Nie opowiadajmy, że sędzia okej, podjął kontrowersyjną decyzję, ale naprawdę no, trzeba mieć po prostu charakter. No, trzeba, jeżeli jest sytuacja, że gramy w dziesiątkę, to trzeba zapierdzielać za kolegę i mieć świadomość przede wszystkim, o co ten zespół gra. Bo za chwilę dojdziemy do sytuacji, w której będziemy ich tłumaczyć, bo myślami byli w Głogowie, bo za chwilę mieli półfinał Pucharu Polski, a teraz biedni, zmęczeni po półfinale Pucharu Polski. No nie, no priorytety w tym klubie są jasno określone. Dla Wisły Puchar Polski jest super fajną przygodą, ale celem głównym jest awans. I naprawdę, bo rozmawiamy w tym programie już dziesiątki razy chyba o mentalnym nastawieniu tych zawodników do swoich obowiązków. No umówmy się, chyba się zgodzimy co do tego, że gdyby w każdym meczu pojedynczym w tej lidze Wisła zaprezentowała nawet nie 100, ale 70-80% takiego zaangażowania, takiej determinacji jak w meczach z Widzewem Łódź czy z Piastem Gliwice, to dzisiaj Wisła by była na miejscach pewnie 1-2. No naprawdę, nie wymagamy cudów. No, podstawowych rzeczy tak naprawdę od zawodników, czyli odpowiedniego nastawienia, bo to też jest element piłki nożnej.
Czyli nastawienie odpowiednie mentalne, przygotowanie głowy do tego, żeby raz czy dwa razy w tygodniu przez 90 minut rzetelnie wykonywać swoją pracę. A łatwość, z jaką Wisła traciła te bramki wczoraj, szczególnie, znaczy wszystkie trzy tak naprawdę, ale te dwie padły po takich typowych schematach motorowych, no pokazuje, że do końca z tą koncentracją, z tym przygotowaniem, inaczej, przypuszczam, że wiedzieli, że tak motor gra, ale wykonanie było, jakie było. Tutaj jeszcze uzupełniając sprawę czerwonych kartek, ja wiem, że to była tam 70 któraś minuta, ale nawet GKS Katowice, który grał z liderem, z Lechią Gdańsk, wtedy z liderem, bo teraz już na czele jest Arka Gdynia, no i GKS też potrafił wcisnąć bramkę Lechii, grając w dziesiątkę przez te tam gdzieś pewnie 20 minut, no więc tak jak tutaj... A propos tego jeszcze zmęczenia dodam, żeby mi to nie umknęło, Marcin. Mhm. Po zakończeniu meczu wczorajszego Wisły oglądałem, nie cały, a tam gdzieś od 30 chyba minuty, mecz Legii Warszawa z Jagiellonią Białystok. Z tą samą Jagiellonią, która tak samo jak Wisła grała w środę mecz. Tą różnicą, że chyba z mocniejszym przeciwnikiem mimo wszystko, jaką jest pogoń. I Jaga grała 120 minut. Grała 120 minut. No przepraszam bardzo, ale piłkarze z Białegostoku wczoraj w 80., 85., 90. minuty po prostu fruwali. Wypruwali flaki i tak naprawdę mogli ten mecz jeszcze wygrać. Wyszarpali remis w 82. po bramce Imaza, ale jakoś im nie przeszkadzało to, że 3 dni wcześniej grali mecz w półfinale Pucharu Polski. Pokonali ileś set kilometrów jeszcze ze Szczecina do Białegostoku. Wyszli na boisko i wiedzieli, widziałem drużynę świadomą tego, o co gra. Że stoi przed historyczną szansą zdobycia Mistrzostwa Polski. Natomiast no, czy możemy to samo powiedzieć o Wiśle wczoraj, że widzieliśmy drużynę, która wie, o co gra, jak ważnym dla przyszłości tego klubu, nie tylko tego sezonu, jest awans do Ekstraklasy? No ja nie mam takiego wrażenia. Dobrze, myślę, że możemy otwierać w takim razie kącik Gratona. Patrzę sobie tutaj jeszcze na czat. No oczywiście jesteście w różnych... Różne są komentarze. Jarek pisze, że sędzia wydrukował mecz. No, tak jak mówimy o tym, no, że tutaj ciężko... To jest łatwe wytłumaczenie. A ja bym nie chciał, żeby przy ocenie meczu Wisły, szczególnie w jej sztabie, w klubie, ludzie szli na łatwiznę. Niech zaczną od siebie. Bo za chwilę będzie znowu taka sytuacja i znowu rozłożą wszyscy ręce, bo graliśmy w dziesiątkę. To może trzeba się nauczyć grać w dziesiątkę. I niech kibic Wisły każdy tak w sercu sobie odpowie... Gdyby zawodnik Wisły grał w niebieskim stroju, a motoru w biało-czerwonym, czy rzeczywiście by tak pisali? Myślę, że 99% by było, że katastrofalny błąd sędziego, bo powinien rywal wylecieć. I to jest też takie chyba znamienne, tak mi się wydaje, zawsze, że tak by było. Zawsze to działa w dwie strony, tak? No zawsze to działa niestety w dwie strony, ale dobrze, zamknijmy ten temat już tej czerwonej kartki, bo wiemy, że jest to kontrowersja. Tak jak ty mówiłeś, Michał, że sędzia pewnie się z tego i tak i siak wybroni. Co by nie mówić, no teraz tak w tej piłce, w piłce to jest. Ja otwieram kącik pod nazwą Raton, no bo Michał, no teraz to, co upiekło mu się kilka razy, to, co się upiekło w meczu z Widzewem, w pozostałych meczach też było blisko, żeby ktoś go gdzieś złapał na ten błąd, który on popełnia, no teraz to się już nie udało. Bramka wpadła, bramka uznana na 3-1 i to był tak naprawdę, mi się wydaje, jak gwóźdź do trumny, bo po tym golu na 3-1 Wisła już się nie podniosła. Nie było możliwości. No Wisła już nie była w stanie stworzyć sobie żadnej sytuacji, żeby gdzieś tą bramkę kontaktową zdobyć. Widać było, że ta trzecia bramka no zabiła ten zespół w tym meczu już tak totalnie. Podcięła skrzydła zdecydowanie. Sam tutaj prezes Królewski wczoraj po meczu powiedział, że jakby nie było już do końca takiej motywacji chyba w tym, co też trochę dziwi, bo tego czasu było do gry tak naprawdę bardzo dużo jeszcze. Jakby się udało strzelić drugiego gola, no to wiecie jak to jest, 2-3, rywal trochę dostaje myśli w głowie i można jeszcze go spróbować zaskoczyć, ale no najpierw trzeba zrobić ten pierwszy krok, żeby potem dać sobie szansę na drugim. Tu wspomniał Bartek o tej koncentracji, no i Raton... który też rozgrywał w tym meczu, prawda, w tym całkiem dobre spotkanie, ale jakby kolejny błąd... On miał jedną albo dwie interwencje na pewno takie, oczywiście, które utrzymał tak. Wisłę przy tym remisie. Tak, i to jest właśnie też u niego ta chyba koncentracja, tak, to co cechowało Wisłę, że ona nie była wczoraj na odpowiednim poziomie, tu tutaj u Ratona też, no bo
grał naprawdę na całkiem niezłym boisku, no i tak sobie piłkę przyjął, że ten rywal, który był blisko, ale nie jakoś bardzo, wyczuł to, wykorzystał szansę, miał takiego czuja po prostu, że gdzieś się tam kręcił, no i niestety, tak jak tutaj humorystycznie trochę mówisz, że kącik, ale no niestety robi się kącik z takimi ratoniadami, jak to ostatnio mi Justyna Krupa powiedziała, i były w Krakowie czasem Pawełki, były Cabajki po drugiej stronie Błoń, no i chyba raton też się na pewno w pamięci kibiców na lata zapisze. Oczywiście gdyby Wisła awansowała w tym sezonie i tak się stało, to być może zostanie to wybaczone, ale jak się nie uda wejść do tej ekstraklasy, to myślę, że to będzie jeden z takich kozłów ofiarnych wśród kibiców, bo to już wczoraj też było znamienne, a w poprzednich meczach także, że po tym golu na 3-1, gdy Raton tam dostawał piłkę, zagrywał ją, to pojawiło się też sporo gwizdów z trybun, ta przyśpiewka, tak, zmięcie bramkarza, Wisełko, zmięcie bramkarza, no ale na razie nie ma na razie na kogo zmienić. To też jest tutaj problem Wisły, no bo byłoby trochę takim mocno ryzykownym zachowaniem i chyba nieodpowiedzialnym mimo wszystko też wpuszczanie Kacpra Szewczyka, który ma tam jakieś niewielkie doświadczenie w drugiej lidze w Hutniku w przeszłości, a sadzanie Ratona na ławce. No, jak Wisła zagrała dużo słabszy mecz niż z Widzewem, niż niektórych ligowych, no to jeszcze Raton tutaj dołożył swoje. No i mamy efekt taki, jaki mamy, tak, że za bardzo nie ma czego po tym meczu z pozytywów zbierać. No Bartek, zmiany w bramce, no nie ma co się spodziewać, no chyba, że w końcu do zdrowia dojdzie Kamil Broda na tyle, ale to jeszcze trochę pewnie czasu potrzebuje. No jak ty skomentujesz no tą sytuację z Ratonem, bo tak jak ja sobie pozwoliłem napisać na Twitterze, że kiedyś prędzej czy później ta bramka w takich okolicznościach musiała paść. Tak jak Michał mówi, no pewnie brak koncentracji, no bo to był błąd techniczny po prostu, źle przyjął piłkę, odskoczyła mu i rywal to wykorzystał. No i zepsuł tak naprawdę swój, moim zdaniem, niezły występ w tym meczu, bo jest tak jak powiedziałeś, że we wcześniejszych fragmentach spotkania to on ratował Wisłę od tego, żeby ona do tego momentu nie przegrywała już wyżej. Zmiany w bramce raczej w najbliższym czasie nie należy się spodziewać, no z racji właśnie tego, o czym mówiliśmy, czyli tych urazów. Pozytywem w tym wszystkim chyba jest to, że już od dzisiaj miał, czy od tego tygodnia powoli miał wchodzić w trening normalny, taki już Jakub Stępak i myślę, że to nastąpi już szybko, bliżej niż dalej. Być może już w tym tygodniu wróci do treningów Kamil Broda. Ja rozmawiałem z Kamilem po meczu z Piastem. Chwilę pytałem go o jego stan zdrowia. Mówił mi, że jest już nieźle, że jeszcze kilka dni i powinien wrócić do normalnych treningów. Jest to uciążliwa kontuzja o tyle, że bramkarz robi zwroty i rzuca się parady. No i to, jeżeli mięsień cię pociągnie, jest jakiś dyskomfort, no to trudno, żeby pokazywać pełnię swoich możliwości. Ale no, jest szansa, że ten powrót Kamila Brody do normalnych treningów nastąpi już szybciej niż później, co zwiększyłoby oczywiście konkurencję, jeżeli chodzi o bramkarza w Wiśle. No bo Raton zrobił wczoraj to, co zrobił, choć nie postawiłbym go pewnie na pierwszym miejscu, jeśli miałbym, nie wiem, wskazywać głównych winowajców tej porażki wczorajszej. To była taka bardziej kropka nad i niż główna przyczyna, tak chyba to bym ujął. No tak, pamiętam, że Raton od Głogowa ma 3 kartki. Wiadomo, że bramkarze nie dostają ich tak dużo przeważnie, ale też powrót właśnie Stępaka czy Brody przede wszystkim, no to też już taki większy komfort, no bo może się zdarzyć, że Raton tą 4. dostanie, a wtedy konieczna pauza jest w kolejnym meczu. Przy okazji warto wspomnieć, bo to gdzieś tam temat, który powraca, że to nie jest tak, że Ciczkan nie ma pozwolenia na pracę. No Wisła te formalności ze swojej strony dopełniła. Tu są po prostu sprawy wizowe, na które klub... Powiem w ten sposób, gdyby sytuacja polityczna była inna, pewnie tą sprawę załatwiono by błyskawicznie, natomiast no, na nie wszystko w dzisiejszych czasach ma się wpływ. I zaraz opowiem oponentom, którzy za chwilę powiedzą, tu po co braliście Białorusina,
No, sytuacja wtedy była dynamiczna. Był dograny już transfer bramkarza z Zagłębia Lubin. Sprawa tak naprawdę, mówiąc kolokwialnie, wysypała się przez weekend, po którym on miał trafić do Wisły. A Wisła była w palącej wówczas potrzebie, bo została z jednym bramkarzem. I stąd decyzja o wzięciu Ćiczkana. I trzeba brać w przeocenie tej sytuacji wszystkie zmienne, choć oczywiście nie jest to dla nikogo pozytywne, ani dla klubu, ani dla bramkarza, że on na dzisiaj może tak naprawdę tylko trenować, a nie może być, nie wiem, nawet na ławce rezerwowych, czy rywalizować tak w 100% o to miejsce między słupkami. A pozwolenie Wisła szybko załatwiła, czym też świadectwo było to, że w co wielu nawet myśmy trochę nie wierzyli, że szybko był na ławce po kilku dniach do dołączenia do klubu. No ale dostał wizę taką tymczasową, a ona się skończyła, no i teraz trzeba stałą, a to już nie jest takie proste. No co panowie, tutaj to jest kolejna jednak, Bartek, sytuacja, która chluby klubowi nie przynosi, patrząc tak już totalnie na zewnątrz. Ale Michał, Boże, Marcin, co klub może zrobić w tej sytuacji? Powiedz mi. Nie wiem, napisać pismo do Łukaszenki, czy nie wiem, do prezydenta Dudy? Nie wiem, wydaje mi się, że... No, to jest kwestia urzędników tak naprawdę, którzy... On został cofnięty na Białoruś, z tego powodu musiał wyjechać z Polski na jakiś czas. Wisła z swojej strony stara się zrobić co może, ale pewnych rzeczy w urzędach nie jest na ten moment w stanie przeskoczyć właśnie ze względu na to, że jest Białorusinem. Powtórzę jeszcze raz, pewnie Ćiczkan nie trafiłby do Wisły, gdyby nie ta sytuacja, która wtedy w momencie jego pozyskania miała miejsce. Że Wisła została wtedy z jednym bramkarzem. No nie mogła zostać z jednym bramkarzem, musiała szukać rozwiązania. Chciała pozyskać, jak pamiętam, i była dogadana już w sprawie bramkarza Zagłębia Lubin. Natomiast tam też się pewne rzeczy przez weekend podziały w Lubinie, które sprawiły, że ten transfer, jeszcze raz powtórzę, się wysypał. I trzeba było działać praktycznie błyskawicznie. Pojawił się pomysł akurat Ćiczkana. Nikt nie był w stanie przewidzieć wtedy tego, że tak się skomplikują te sprawy proceduralne, dlatego się na to zdecydowano. W początkowej fazie załatwiono rzeczywiście dość szybko, bardzo szybko to pozwolenie na pracę i od tej strony Wisła stanęła na wysokości zadania, natomiast sprawy wizowe są poza nią, no starają się to przyspieszyć ludzie z klubu, no ale na pewne rzeczy nie mają wpływu, no tak po ludzku i też... Trzeba pewne rzeczy zrozumieć i nie wieszać wszystkich i mówić od razu, że ktoś tutaj coś totalnie zawalił, bo po prostu jest to krzywdzące. No, są czasami okoliczności, na które nie mamy wpływu. Jasne, Bartek, ale już patrząc na to, jak gra drużyna, pamiętasz, jak była przerwa między rundami, to śmialiśmy się wtedy, że to jest najlepszy moment, najlepsza atmosfera w klubie, wtedy, kiedy trwały przygotowania, kiedy trwało zgrupowanie, bo wtedy żarty, żarciki, wszystko, można wrzucać filmy, można robić różne fajne rzeczy marketingowo, bo wtedy nie ma czegoś takiego jak wynik. Myślę, że tak. A teraz jest wynik i ja nie dziwię się kibicom, którzy wyrażają swoje opinie na temat sytuacji na przykład z Ćiczkanem, no bo kibic nie musi wiedzieć, co się dzieje w środku klubu, nie musi, dla niego sytuacja jest zero-jedynkowa, sprowadzono gościa, który teraz grać nie może i tu jest problem, wytłumaczyłeś to oczywiście. No i po to są takie programy jak nasze, tak. Po to jesteśmy dziennikarzami, którzy mają trochę większą wiedzę, jesteśmy w jakiś sposób pośrednikiem pomiędzy kibicami, klubem, żeby takie rzeczy wyjaśniać, bo to jest trochę tak, jak w zeszłym tygodniu rozmawialiśmy na temat wielkiej sensacji, która pojawiła się w mediach, że miałby niby do klubu wrócić Bogusław Cupio. Pamiętasz tą naszą rozmowę, jasne, tak? Ktoś rzucił jakieś hasełko, które nie miało z prawdą prawie nic wspólnego, poza tym, że obaj panowie się widzieli, czyli prezes Jarosław Królewski i Bogusław Cupio, i rozmawiali o wielu różnych rzeczach, ale na pewno nie o tym, że Bogusław Cupio miałby wrócić do klubu. No i pojawił się efekt kuli śnieżnej, tak? Bo ktoś, jedna, druga, trzecia, jeden, drugi, trzeci portal przepisał bezwiednie, nie weryfikując tych informacji o wielkim powrocie Bogusława Cupiała, a właśnie rolą dziennikarza jest podejść do tego rzetelnie. Ja starałem się tak to zrobić, posprawdzałem swoimi źródłami w kilku miejscach, no i okazało się, że jest to po prostu bzdura. I podobnie jest w sprawie Ćiczkana. Pewne rzeczy trzeba ludziom wyjaśniać, pokazywać, że czasami nie na wszystko pracownicy klubu czy osoby w nim odpowiedzialne mają wpływ. I tyle. Powtórzę jeszcze raz. Ćiczkan
pozwolenie na pracę ma. To zostało załatwione szybko. Problem zrodził się niestety z jego wizą i tutaj ze względu na sytuację polityczną, no jest pat, to widzimy. Irytuje się zawodnik, irytują się ludzie w klubie, irytują się również kibice. No, pozostaje wierzyć, że tą sprawę uda się po prostu w jakiś sposób przyspieszyć. Ja wczoraj od osoby, która naprawdę długo w tym klubie pracuje i zna się, jak te sprawy się załatwia, powiedziała mi ta osoba jedną rzecz. Słuchaj, gdyby nie to, jaka jest sytuacja polityczna, to ta sprawa by została załatwiona tak, w 2 dni. No więc, tyle. A powtórzę jeszcze raz. To, że do Wisły trafił Białorusin, wyniknęło z pewnej zależności od sytuacji, która miała miejsce wcześniej. Nie byłoby tego problemu w ogóle. W Wiśle byłby dzisiaj bramkarz Zagłębia Lubin i byśmy nie dyskutowali. Może byłby nawet jedynką na ten moment. Dobra, zamykamy kącik, bo kącik Ratona połączył się z Ciczkadem i troszkę już tutaj to przedyskutowaliśmy. Oczywiście no, piłka nożna to są emocje, tutaj tych emocji jest na pewno też sporo, ale mówię, no pewnie gdyby dobre wyniki, to pewnie tego tematu by oczywiście, że tak, nie oczywiście, było. Że tak. Wynik determinuje wszystko. No tak. To jak zawsze mówimy, że klub może na przykład stawać w akcjach marketingowych na głowie, robić najzmyślniejsze filmiki, plakaty i tak dalej. Jak nie ma wyniku, to nic nie pomoże. Wszystko będzie źle dla kibica. I odwrotnie, może być wiele mankamentów, niedociągnięć, a jak się wynik zgadza, to kibic chodzi szczęśliwy. No bo takie jest życie i taki jest futbol. Okej. Okay. Michał, chciałem Cię zapytać o zarządzanie meczem przez Alberta Rudę. Albert Rudę, który no, w 37 minucie zdjął Szocika, który już miał żółtą kartkę i mocno pracował na drugą, więc tutaj ta zmiana pewnie... To była bardzo dobra decyzja, tak. Tak. I szybko nie było tego mitycznego czekania do szatni, prawda, żeby to wszystko robić, wszystko po przerwie, tylko Albert Rudę zareagował dosyć szybko. I to takie ogólne pytanie, bo najpierw Ciebie zapytam, potem Bartek też Cię poproszę o ten komentarz ogólnie o zmiany w tym meczu. Czy rozumiecie na przykład, że z ławki wchodzi Omrani, a nie na przykład szansę mógłby przecież dostać Michał Żyro, tak gdzieś głośno sobie myślę. No i no, ta sytuacja kadrowa Wisły, choćby na ten mecz z Płockiem, no robi się fatalna, patrząc ile osób wypada za kartki, bo tam jest wypada Szocik, wypada Alfaro. No Jaroch. Jeszcze raz? No Jaroch przede wszystkim. Jaroch, tak. No i teraz jeszcze jest kontuzja Goku, no więc no, sytuacja coraz bardziej niewesoła. Tak, może nie fatalna, zależy jak to tak mierzymy, ale na pewno bardzo, bardzo trudna, bo jeżeli chodzi o piłkarzy na sztuki, to jakoś tam to jeszcze Wisła poskłada, ale jeżeli się popatrzy na jakość, to rzeczywiście tutaj taka się alarmowa lampka zapala i to jeszcze w połączeniu z tymi dwoma ostatnimi przegranymi w lidze. Druga taka sytuacja w tym sezonie się w Wiśle akurat zdarza. Ale jeżeli chciałeś zapytać o te zmiany, no to tu bardzo dobra decyzja, bo Dawid Szot miał tą kartkę, nie radził sobie akurat tam z zawodnikiem na tej lewej stronie i rzeczywiście wisiało nad nim to wykluczenie. Zresztą też bardzo mądra decyzja trenera Stolarskiego w przerwie, tak? Bo patrzmy, on też zmienił dwóch zagrożonych zawodników, czyli Pawła Stolarskiego, który mocno był wczoraj jakiś nabuzowany tym powrotem na Reymonta. Ja tak miałem nadzieję, że to się za chwilę wyrówna, jeżeli chodzi o ten stan piłkarzy, bo no tak, jak mówisz, no choćby Stolarski był mocno ściśnieniowany wczoraj. Tak, Stolarski i chyba Rudol, środkowy obrońca, oni mieli te żółte kartki. Był Stolarski, tak, przecież on ewidentnie w pierwszej połowie tam sprowokował Alfaro i tutaj bardzo chłodna taka decyzja w przerwie, bo czasem niełatwo wymienić środkowego obrońcę, jak ten duet jest zgrany, a tutaj trener Stolarski wymienił i swojego brata, i także środkowego obrońcę Rudola. No tak, żeśmy sobie też z Bartkiem w tym meczu tak trochę mówili, no to dobra, dotrzymać na 1-1 do tej przerwy, albo strzelić na 2-1, a potem wyrównać siły po przerwie. No, tego się w Wiśle nie dało. Jeżeli chodzi jeszcze o zmianę trenera Rudę, no to tak jak już powiedzieliśmy, pierwsza bardzo dobra reakcja, bo to się wydaje, 8 minut do zakończenia pierwszej połowy, ale to jest bardzo dużo, tym bardziej, że jeszcze 4 były doliczone. No, inni rezerwowi, oczywiście Łasicki był współwinny też utraty tego gola na 2-1, nie ustawił się dobrze, ta piłka przeleciała nad nim, ale inne zmiany no nie dały. Davy Bregu
miał takie niezłe wejście, chyba możemy powiedzieć, do tego zespołu. Teraz średnio. Omrani też nic. No, czasem ta ławka wygrywała, tak? Pamiętamy jesienią, kiedy tam Gogół potrafił wchodzić, Talar, których teraz nie ma. Albo całkiem jeszcze też w tej rundzie czasem właśnie był podryw. Tak, Baena właśnie. No, wczoraj ta Wisła się położyła jakby całościowo. No. I to, co już powiedziałem, za bardzo trudno tu szukać pozytywów. Czy Żyro za Omraniego? No, Żyro pokazał, chwaliliśmy go tu w jednym z programów, że tam mocno powalczył o taką kiedyś górną piłkę i można było w jednym z meczów gola strzelić. No, Omrani próbował, miał tam jakieś podania, ale to nie za bardzo w tempo, nie rusza się też zbyt żwawo. No, wszystko to wczoraj dla Wisły wyglądało mizernie. Jestem najbardziej ciekawy oceny gry Omraniego przez Bartka, bo dałeś mu jedynkę w Gazecie Krakowskiej. No, grał krótko, więc tak naprawdę mogłem mu nie dać żadnej oceny, no ale uznałem, że no, trzeba w jakiś sposób pokazać, zamanifestować pewien, bo dla mnie to jest po prostu jakiś, nie wiem, no, żart, że ten zawodnik w ogóle się pojawia na boisku. On jest nieprzygotowany do gry na takim poziomie. No, jak można, jeżeli trener chce wpuścić napastnika i ma Michała Żyrę, który, przypomnijmy, też miał długą przerwę w grze, prawda? No popatrzmy, na jak Michał wygląda fit, a jak wygląda Omrani. No, Michał Żyro wszedł w meczu z Miedzią Legnica, to co wspomniał tutaj przed chwilą Michał. Miał udział przy golu, bo wygrał pojedynek w środku pola. Poza tym ja zawsze stoję na stanowisku takim, że w sytuacji podobnej należy stawiać na swojego chłopaka, tak? Ale to nie na to chodzi. No, uważam, że na dzisiaj Michał Żyro po prostu prezentuje się lepiej i to widać gołym okiem. No, nie rozumiem tej zmiany. Uważam, że po prostu była niedopuszczalna, tak bym to chyba ujął. No, nie wiem, co ten Rudek chciał uzyskać, puszczając Omraniego. No, chyba wystawić go na hejt kibiców, no bo przecież widzą, oglądają i pewnie dochodzą do podobnych wniosków jak ja. No. Nie wiem, co miała ta zmiana dać zespołowi. Na pewno nie dała żadnego impulsu. No tak, zwłaszcza, że ja patrzyłem sobie na minuty Żyro. Przecież Żyro też wszedł, na pewno grał w Pucharze Polski z Widzewem i tam grał no troszkę dłużej, bo wiadomo, tam była też była dogrywka. W meczu z Piastem chyba też dostał tam na koniec jakieś swoje szanse. No i nie wiem, Bartek, no mi się to, co powiedziałeś, dawać szansę swoim. No przecież Michał, przychodząc do Wisły na początku, ciągnął tą Wisłę. No jestem jakoś... Przecież, że tak, no mało mnie nie bardziej sobie wyobrazić, że bardziej mu się chce umierać, mówiąc tak już tym takim potocznym językiem piłkarskim, za klub, niż chłop, który przychodzi tutaj na pół roku tak naprawdę. Odpowiedziałeś sam sobie na pytanie i trudno mi coś dodać tutaj więcej. No, Michał Żyro właśnie tym sobie między innymi zaskarbił, myślę, sympatię kibiców Wisły, bo pamiętamy, w jakiej atmosferze tutaj przychodził. Niektórzy kręcili nosem, że to legionista, że jak tak i tak dalej. No jednak on, mimo swoich czasami problemów zdrowotnych, nigdy nie można było mu odmówić jednego, takiego pełnego zaangażowania w grę. Grał czasami lepiej, czasami gorzej, różne były tego przyczyny. Natomiast nawet zawsze razy to grał na lekach przeciwbólowych. Nawet grał na lekach bólowych, już nawet nie chcę mówić o takim zaangażowaniu w życie klubu, bo to jakby tylko taki element dodatkowy. I o ile jestem w stanie zrozumieć, że gonisz wynik i chcesz puścić napastnika, żeby zwiększyć tą siłę z przodu ofensywną, no to gdyby nie było totalnie nikogo, no to jeszcze bym w jakiś sposób wytłumaczył tą zmianę i wpuszczenie Omraniego. No ale masz tego Michała Żyrę i wybierasz gościa, który, tak jak powiedziałeś, no przyjechał tak naprawdę na pół roku tutaj po prostu potrenować sobie chyba, bo póki co to nie wnosi kompletnie nic do drużyny. No, no budzi to taki trochę dla mnie wręcz niesmak, o tak bym to chyba Maciej, trochę tak żartem powiem, ale on by się chyba w pierwszym składzie Old Boyu Wisły nie zmieścił, no bo tam jest Paweł Brożek, więc miałby... Co, no, nawet więcej, znaczy mniej niż pół żartem, bo ja czasami bywam na meczach Old Boyu i nie wiem, czy jakby Paweł Brożek w obecnej dyspozycji, który trenuje regularnie i naprawdę chyba... Zresztą kiedyś rozmawialiśmy na ten temat, powiedział mi, że 2 kilo przytył od zakończenia kariery, bo po prostu prowadzi sportowy tryb życia i cały czas pozostaje w jakimś tam treningu fizycznym. To nie wiem, czy jakby Paweł Brożek wczoraj na 15 ostatnie minut czy 10 nie wszedł na to boisko, to czy by nie dał więcej tej drużynie. Naprawdę.
Dobra, panowie, to na razie tutaj ten temat piłkarski i tych rzeczy boiskowych mamy obgadane. No niestety, oprócz tego, co się stało na boisku, Bartek, no też przykra sprawa, to co się stało na trybunach, też pisałeś o tym w swoich tekstach na Gazecie Krakowskiej, w Dzienniku Polskim. No ja sam muszę powiedzieć, że poczułem się trochę tak no dotknięty, bo pamiętam, jak po Pucharze Polski sam gdzieś, czy na Twitterze komentowałem ten skandaliczny transparent, który powstał, zawisł na płocie Stadionu Narodowego. No natomiast kibice Wisły dali jakby kolejny argument no, swoim przeciwnikom, tak, przed Pucharem Polski, prezentując taką oprawę, jaką Bartek była wczoraj na meczu z Motorem. Ja, jeżeli abstrahując od tekstu, który napisałem o kibicach na tym meczu i o tym, jak dopingowali, co się działo i o tej oprawie, to również we wnioskach ująłem ten element i dałem tam taki podtytuł do tego akurat konkretnie tematu. Nie opowiadajmy bajek o bajkach, bo zauważyłem wczoraj po tym meczu kilka godzin taką retorykę, takie puszczanie oka, takie podśmiechujki, że o co tu chodzi w ogóle? Przecież to jest ilustracja z Kosiołka Matołka i tam zresztą kibice wrzucali to. No naprawdę, nie opowiadajmy bajek o bajkach. Przesłanie tej oprawy dla każdego normalnego człowieka, znając cały kontekst, było jasne jak słońce. To, że jest to okładka rzeczywiście, czy tam ilustracja z Koziołka Matołka, to my wiemy i ja nie musiałem sięgać do jakichś wielkich źródeł. Mam tyle lat, że Koziołka Matołka jako dziecko czytałem i pamiętam, więc nie jest to dla mnie, tylko w użyciu jakiegokolwiek elementu z literatury dziecięcej, dla dorosłych, jakiejkolwiek, zawsze jest coś takiego jak kontekst. Każdy, kto się tym zajmuje, to powie. I nie trzeba do tego kończyć studiów, nie trzeba nie wiadomo czego, żeby to zrozumieć. I myślę, że każdy trzeźwo myślący człowiek doskonale wie, jaki był kontekst tej oprawy i dzisiaj dorabianie do tego ideologii, że to bajka, że tak naprawdę chodziło o symboliczne, bo tak gdzieś wyczytałem też, żeby to piłkarze Wisły symbolicznie tego Koziołka Lubelskiego pokonali na boisku. No bądźmy poważni po prostu, bądźmy poważni, nie starajmy się robić z ludzi, mówiąc brutalnie, idiotów. No, ta oprawa, biorąc pod uwagę cały kontekst wyjazdowy Wisły w sezonie i związany z wyjazdem na finał Pucharu Polski, no, można ją określić po prostu jako klasyczny strzał w stopę i tyle. No tak to wygląda. Michał, mam takie przemyślenie, że czasem kibice mają do nas, do dziennikarzy, pretensje, że czegoś nie robi się, czy za mało się robi w sprawie tych niewpuszczania kibiców Wisły na mecze wyjazdowe, żeby tutaj się tym zajmować, komentować, a jednocześnie, tak jak powiedziałem, no dają pretekst do tego, żeby gdzieś pokazywać, że tu też istnieje jakiś problem i taka oprawa nie powinna powstać. Znaczy ta część kibiców Wisły, bo myślę, że to trzeba też podkreślić, która ten transparent przygotowała i wywiesiła, no to sama pod sobą kopie dołki. Zabrakło jej po prostu takiego instynktu samozachowawczego, właśnie patrząc na cały kontekst tego, że ma być tam niedługo decyzja o wejściu na Puchar Polski, po tej całej dyskusji, bo ja się zastanawiałem właśnie w meczu właśnie z Piastem, czy będzie jakieś racowisko, czy coś. Tutaj była inna oprawa planowana, ona się przyzwiatnie do końca na trzy trybuny udała, ale tu się kibice potrafili jakby powstrzymać, żeby też w przypadku awansu nie narobić sobie smrodu, tak jak to mówimy. No ale przyjeżdża Motor, okej, okay, mamy z nimi złe relacje, no i nagle wyskakujemy z czymś takim i właśnie to, co Bartek mówi, te głupie tłumaczenia, że tam jest biała gwiazda na tym czerwonym kacie, a ten koziołek ma akurat taki stój, że to w ogóle nie ma najmniejszego znaczenia. No, kontekst w literaturze, wiecie, wyobraźcie sobie, że nie wiem, jest jakaś scena seksualna tak naprawdę, bo jest taka sztuka też i tak dalej. No i wyobraźcie sobie, że komuś przypominamy tam, nie wiem, moją twarz, a komuś Marcina. No i co? I dalej to jest sztuka, że jest tam, bo my tylko dodaliśmy zdjęcia Marcina i Michała i oni uprawiają seks. No jest różnica, czy nie ma różnicy? Może ciężki przykład podałem, ale mniej więcej tak to wszystko trzeba odbierać. Ci, którzy tak piszą, no to naprawdę muszą
że to tylko bajka. Nie chcę już tu bardziej mocniej komentować, ale chyba no robią z siebie koziołka Matołka, a myślę, że aż tacy nie są, tylko szukając głupich tłumaczeń, trochę jak w polityce czy w jakimś życiu, że wrzuciłeś, Jasiu, list do skrzynki, tak, wrzuciłem, a tu nie chodzi wcale, żeby tego koziołka tam zamordować, tylko nie, po prostu bajkę my sobie tutaj na meczu pierwszej ligi pomiędzy Wisłą i Motorem robimy, więc naprawdę. A druga rzecz, że nikt nie pisze o tych kibicach Wisły, przecież Bartek to już chyba z 30 tekstów napisał od tego czasu i za każdym razem tłumaczy, o co chodziło w Radłowie. Ja w Sporcie Katowickim napisałem chyba łącznie z 5 i zawsze jak ci kibice Wisły nie są wpuszczani, to przy okazji jakiejś zapowiedzi daje akapit zdanie albo dwa, że nie jest. Też wrzuciłem teraz akurat na Twittera, a to też jest medium, też ma jakieś zasięgi, że nie Ciecza, która tłumaczyła tym, że Radłów, gdzie doszło do tych wydarzeń, gdzie BKS ze Sosnowcem i tak dalej napadli tych kibiców Wisły i unitarnów, no nie wpuszczamy Wisły, bo Radłów jest blisko gminy Żabno, no a teraz Sosnowiec w grupie zorganizowanej na sektor Niecieczy normalnie wchodzi, więc jakby ja sobie nie mam nic w tej sprawie do zarzucenia, myślę, że wiele osób też, ale do czegoś jakby się trzeba przywalić, no bo jak Krakowia zrobiła niedawno w meczu z Oprawą Widzewem skandaliczną oprawę, no to tak, bo to Krakowia i tak dalej, ale jak się... Tam też, przepraszam Michał, już nie wchodzę słowo, było takie próbowanie rozmydlenia sprawy, że tak. To odwołanie do mitologii z kolei tak. Było, tak? No, przecież tu mamy dokładnie to samo, no, liczy się kontekst, no, liczy się po prostu kontekst, bez względu na to, czy używamy mitologii, czy bajki, czy poważnej literatury. Czy ja myślę tak, że słuchajcie, to co powiedziałeś, Michał, że to była jakaś część kibiców, która była odpowiedzialna za wywieszenie tej oprawy. Ja myślę, że naprawdę na drugi szczebel, drugi poziom rozgrywkowy, tak? Pierwsza liga, ale wiadomo, drugi poziom rozgrywkowy, jest niedziela, 12:40, przychodzi 21 tysięcy ludzi na stadion, 4 dni wcześniej przychodzą 33 tysiące. Ten potencjał trzeba wykorzystywać i tą atmosferę trzeba budować, koncentrować się po prostu na klubie i to jest, wydaje mi się, w tym wszystkim jakby najważniejsze i najpiękniejsze, bo też jakby nie zapominajmy, że jakby największą siłą tego klubu są kibice. I no właśnie, ale zwróć Marcin uwagę, że ty teraz wspomniałeś na końcu tej naszej dyskusji o wsparciu ze strony kibiców, o tych liczbach, o tych 33 tysiącach w środę, 21 wczoraj. I tak naprawdę, gdyby nie ta oprawa, to byśmy o tym mówili, tak? Że przynajmniej kibice nie zawiedli, że wspierali swój klub jak należy. I to jest to czasami tak, no, umówmy się, no tak jak w tym przysłowiu, czasami łyżka, a tutaj było trochę więcej niż łyżka, bo powiedzmy, nie wiem, szklanka dziegciu wystarczy, żeby pełną beczkę miodu zepsuć. No i warto, żeby o tym ludzie, którzy odpowiadają za oprawy na meczach Wisły, pamiętali po prostu. Dobra, to zamykamy temat trybun. Teraz otwieramy wątek Wisły Płock. No i Bartek, tego co nas czeka. No 3 mecze wyjazdowe, gdzie tu szukać jakiegoś optymizmu? Nie wiem, czy możemy sobie mówić o jakimś, mecz, prosta matematyka. Wisła wygrywa w Płocku, wchodzi do czołowej szóstki, bo teraz jest poza nią. No tylko właśnie, no gdzie tu szukać pozytywów tego, że będzie lepiej? Może w tym, że parę razy w tym sezonie Wisła, kiedy wydawało się właśnie już, że już jest dramat totalny, to nagle wstawała z kolan i udowodniała, że tak źle nie jest. Sytuacja kadrowa jest bardzo zła, szczególnie jeśli chodzi o tych zawodników no, ofensywnych, no bo jeżeli na taki mecz z Płockiem, no wyliczmy sobie, wypada Rodado, wypada Goku i wypada Alfaro, no to siła tego ognia znacząco spada. No, cóż tu powiedzieć więcej? No niech ci ludzie udowodnią, że rzeczywiście są sportowcami ambitnymi. Niech udowodnią nam, mnie, tym kibicom, że krytyka, która na nich spada, że nieodpowiednio podchodzą do swoich obowiązków ligowych, jest nieuzasadniona.
I niech udowodnią to na boisku w Płocku, wygrywając ten mecz i no, zamazując w jakiś sposób obraz tych ligowych meczów, które musieliśmy oglądać w ostatnim czasie, czyli wyprawy do Głogowa i wczorajszego meczu z Motorem Lublin. Niech na przekór, niech te problemy ich zjednoczą i niech po prostu pokażą, że Wisła wciąż realnie chce się bić o ekstraklasę. I myślę, że tym możemy sobie zakończyć dzisiejszy program. Zostawcie dla nas oczywiście łapkę w górę, zostawcie w komentarz po tym ze swoimi opiniami. No, dzisiaj tych wątków nie brakuje. Jest wątek Ratona, jest wątek czerwonej kartki, czy była, czy nie. Jest temat Omraniego. Rzeczywiście dużo tych powodów do tego, żeby się wypowiadać. Za wszystkie pozdrowienia serdecznie dziękujemy, bo już podsyłacie je tak naprawdę z całego świata, potem dostaję też wiadomości, gdzie nas oglądacie, więc pozdrowienia oczywiście dla Was. A byli z Wami dzisiaj Bartek Karcz, Gazeta Krakowska, Dziennik Polski. Dzięki, Bartek. Dziękuję również. Michał Knuralow, Kraków i Dziennik Sport. Dzięki. Dziękuję i myślę, że tak chyba w imieniu Bartka też i Marcina pozdrawiam tą mamę z synkiem, która chciała sobie z nami zdjęcie zrobić. A właśnie. Z Widzewem, bo taka miła sytuacja była. Już ją pozdrawialiśmy w czwartek. A, rzeczywiście, ale to ja nie miałem okazji, to teraz ja pozdrowię. Okay, Michał. No to tym bardziej że ta pani pochodzi z Lublina, więc pewnie jej znajomi wiedzą, że kibicuje Wiśle, więc miała pewnie wczoraj trudny dzień, dzisiaj również, jak znam życie, bo taki wiadomo jak to jest w takich sytuacjach, więc przynajmniej może tymi pozdrowieniami jej osłodzimy. Jasne. Realizowała nas Kinga, której też bardzo dziękujemy. Ja nazywam się Marcin Ryszka i do zobaczenia ponownie za tydzień. Dziękuję.